Hejka, witajcie. Dzisiaj jesteśmy troszeczkę innej scenerii niż zwykle, bo siedzimy na plaży na Malediwach i będziemy sobie nagrywać lajtowy odcinek, bo dałam pytanka do Was na Instagramie z zapytaniem, co byście chcieli się o nas dowiedzieć. Zeskrinowaliśmy i po prostu zebraliśmy kilka pytań i na nie dzisiaj tutaj odpowiemy. Naprawdę jesteśmy na green screenie, moi drodzy. Jesteśmy w Sosnowcu, to jest tylko green screen. Więc jeżeli odcinek Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadajcie na nasze Instagramy, a my nie przeciągamy, zaczynamy. Kto wpadł na pomysł, by utworzyć Teamix na nowo? To może ja opowiem, bo to jest pytanie akurat do mnie, jedno takie wybraliśmy, bo w sumie jest dosyć ciekawe. Tak w ogóle to nie wiem, czy wiecie, ale planowaliśmy też z Marcinem założenie teamu, ale Marcin w końcu przeprowadził się do mieszkania, a ja postanowiłam zostać w domu i po prostu zebrać grupę zajebistych ludzi i zrobić coś mega fajnego od początku, bez żadnych problemów. To my! Myślę, że się udało, co o tym sądzicie? Ja myślę, że tak szczerze, że każdy tu coś wnosi i każdy jakoś dopełnia, bo na przykład na początku była nas siódemka i nie było Leksia, i właśnie takiego Leksia brakowało, wiecie o co chodzi? Nasz musztardzi! Każdy coś wnosi do tego teamu i to jest fajne. Kto z kim dzieli pokój? Zgadnijcie, kto z kim dzieli pokój. No to po kolei, więc tak, ja jestem w pokoju z Bartkiem, moim chłopakiem. I z Czarkiem. Wow, mocne. Mocne. Tak, tutaj. No, tak to wygląda tutaj na Malediwach, jest. My jesteśmy razem z naszym wujkiem z Ameryki, Krzysiem. Krzysiu, Leksiu, my Krzysiu Makłowicz. Tak rodzinnie. Tak. Małżeństwo i wujo. Wujek gotuje, czasem skakuje na bombę do basenu i robi wielki plusk i wszystko jest mokre. I cały dom mamy zalany. Monia. Ja, kochani, śpię wszędzie po trochu, ale oficjalnie mieszkam z Karolem i z Patty. A tak wygląda rozkład sił na naszej wyspie. No i Leggins jest z Piotrkiem w pokoju, czyli z naszym montażystą, którego pewnie widzieliście, przewinął się tutaj na filmach. Łysy duży. Duży łysy. Duży łysy. Pozdrawiamy Piotrka! Buziaki, Piotrek. Mieliście jakieś większe dramy? Nie. Dramy? Chyba. Nie. W tym domu? Nie. To takie nie zabrzmiało, takie, że niby tak, ale nie powiemy, ale w sumie jedyne dramy to mamy właśnie, kto nie myje naczyń, kto nie wyrzuca śmieci. Albo, że ktoś się spóźnia ewentualnie na nagrywki, albo coś takiego. Bo ja czasem się spóźniam na nagrywki, a to jest wielka różnica. Nie zawsze. Na nagrywki, tylko czasem, na status zawsze. To uważam, że Monia spóźnia się zawsze. Chyba Ja nie zawsze, ja uważam, że nie zawsze. Nie zawsze! Ja często przychodzę. Często. Czasem przychodzę na czas. Czasem. Ale ja to akurat nigdy się serio, nie spóźniam. Serio, akurat Julka to prawda. No. A ja to już w ogóle przenigdy się nie spóźniam. Nigdy w życiu się na nic nie spóźniłem. A mój pies to już się w ogóle nigdy nie spóźniam. A moja babcia. Kiedy się poznaliście? Ja poznałem tutaj Patrycję, Natalię i w sumie no, to były dwie osoby, które poznałem jako pierwsze na takiej imprezie integracyjnej. I to było pod koniec wakacji, czyli jakoś pod koniec sierpnia dokładnie. A resztę poznałem jakoś w trakcie tutaj tworzenia właśnie projektu. Na końcu był Leksiu na pewno, bo Leksiu tutaj no, spontanicznie do nas doszedł, ale fajnie, mega, że doszedł. Ja tutaj nie będę zamulała, tak samo jak Czarek, mniej więcej w tym samym czasie. To tyle. Ale, no tak, no ja się ze wszystkimi poznałem jakoś pod koniec października, ale z Naty się znałem wcześniej. Wyobraźcie sobie, że chodziliśmy do gimnazjum, mieliśmy gimnazjum za ścianą. Ja chodziłam do plastyka, a Leksiu za ścianą do muzyka. No, więc z Leksiem się poznałam wcześniej, ale to była taka... Po prostu jakby poznaliśmy się przez mojego chłopaka Bartka i przez to też tutaj Leksiu przyjechał właśnie, żeby nam pomóc nagrać piosenkę i tak wyszło, że tutaj się znalazłem. Tak wyszło, że zostałem, no. Poznałam Monikę i Karola na imprezie, ale zdziwienie, prawda? Że Monikę na imprezie? Co? Gdzie? Na imprezie! Z Patrycją się poznałam też jakoś, wtedy to było właśnie jak przyjechaliście do nas z Czarkiem. Tak, no. A Julkę i Maćka poznałam najpóźniej, ale też się widzieliśmy jakby przed tym, jak się przeprowadzili, też się już widzieliśmy i rozmawialiśmy, więc tak to wygląda pokrótce. Monia, spotkałem na ulicy, przypamiętała się, mówię, no wezmę, no co, zamieszkam z nią. No dobra, tak serio, to Monię znam już 3 lata chyba, poznaliśmy się tak po prostu przez internet, eventy, coś tam. Julkę tak samo, mieliśmy nawet razem obozy. Maćka zobaczyłem pierwszy raz w domu X.
Tak. Nie stary. Nati no, na imprezce, Leksia w domu, Patty w domu, Czarka. Oczywiście kojarzyłem, ale poznaliśmy się w sumie w domu. TikTokowy znajomy. No. Dobra, na szybciora. To my z Julką. Julka zna trochę dłużej Karola i Monikę. Ja Monikę i Karola też poznałem jakoś tak trochę na eventach. Monikę szczególnie na jakichś eventach. Monika zawsze podchodziła i była bardzo miła. Mówiłem Julce, że Monika jest bardzo miła. Bardzo lubię Monikę. Yes. Tak mówię. Czarka, Nati, Patty i Leksia w sumie też już bliżej domu poznaliśmy. Ale poznaliśmy w ogóle jako ostatnio. Nati trochę wcześniej. My się poznaliśmy. My najpóźniej się wprowadziliśmy, poza Leksiem, więc też najpóźniej żeśmy się tak zintegrowali. No, o mnie już wszyscy powiedzieli, więc to jest to samo, tylko że w drugą stronę. Ile będzie trwał projekt? Na ten moment wydaje mi się, że nie zakładamy jakichś takich właśnie konkretnych czasowych ram, bo mamy dom do pewnego, w sensie nawet nie wiem, do którego miesiąca, no i... Do marca chyba. No właśnie, do marca. I się będziemy zastanawiać, czy zostawiamy ten dom, czy będziemy go zmieniać i tak dalej, zobaczymy. Ale generalnie nie ustawiamy chyba żadnych ram, jak tam się będzie dobrze mieszkać, po prostu będziemy mieszkać. Wydaje mi się, że to też właśnie był błąd, że wcześniej były jakieś takie ustawione, że 2 lata, czy tam ileś, a teraz po prostu mieszkamy razem i jest okej. Okay. No, my się po prostu dobrze bawimy, co nie, jakby nie myślimy o tym, ile to będzie trwało. To tyle. Mieszkamy, pracujemy razem, bawimy się i tyle. O to w tym chyba wszystkim chodzi. Trzymam kciuki za ten projekt i... Będę wkładał tutaj jak najwięcej pracy, żeby to wszystko poszło. Wiecie o co chodzi, no. Zwracacie uwagę na hejt skierowany w waszą stronę. Generalnie spodziewaliśmy się hejtu. To nie jest tak, że nie byliśmy na niego przygotowani. Więc wydaje mi się, że odbieramy go naprawdę mega lajtowo. W sensie czasami są gorsze chwile i widać to po niektórych osobach. Ja też czasami się czuję naprawdę słabo, ale nie przeszkadza nam to w ogóle w życiu i nie przejmujemy się tym jakoś mega, że nie wiem, że siedzimy i płaczemy, coś takiego. My dobrze wiemy tutaj jak jest, bo my mieszkamy razem, a nie mieszkamy jakby z tymi, którzy tam piszą jakieś tam hejty. Więc my dobrze wiemy jak wyglądają sytuacje, jak to wszystko wygląda, a ludzie zawsze będą pisać, także fajnie, że my się czujemy dobrze ze sobą po prostu. I tyle. I też chciałam się w sumie może odnieść do tego, czy ktoś się tutaj do kogoś upodabnia, albo czy tutaj osoby były dobierane jakby pod osoby z poprzedniego teamu. Absolutnie nie. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak się Patrycja zachowywała wcześniej, to sobie puśćcie jej filmy na przykład. A jeżeli myślicie, że Karol założył bluzę, bo Marcin miał taką z Off-White'a, to też nie. To jest najlepsze. Jeśli myślicie, że od 1,5 roku jesteśmy razem, dlatego że mieliśmy w głowie, że kiedyś Kacper z Julką będą razem, to też nie. Czy są już w teamie jakieś shipy? O, w sensie ja myślę, że największy ship to no, Julka i Maciek chyba są razem, tak mi się wydaje. Może, ale nie jestem pewien. Tylko chyba, nie wiem, 1,5 roku. Bo ogólnie to działa tak, że doda się z kimś TikToka i od razu wszyscy shipują z tą osobą. Jest tak, Monia, Karol, Patty, Czaro, Nati. Czaro ty. Czaro ja też był. Nawet shipowali z Czarem, także wiecie. Czaro, Leksiu. Leksiu, Sio. Czy kolory, które macie, wybieraliście sobie sami, czy zostały do was dopasowane? Nie no, sami, każdy sobie wybrał swój kolor to sam. Kto sobie wybrał, ten sobie wybrał. Tylko, nie? Że to było tak, że no niestety właśnie Maciek z Julką byli troszeczkę poszkodowani przez to, że po prostu wprowadzili się jako przedostatni, no bo Leksiu był ostatni. No i dlatego wybrali sobie jakby tam w kolejności trochę później, no a Leksiu na sam koniec dostał żółciutki kolor, ale przyznajcie, że do niego ten kolor pasuje. Patty się zastanawiała nad pomarańczowym, a fioletowym, ale w końcu wybrałaś fioletowy. Fioletowy, bo mi się neon bardziej fioletowy. Generalnie chciałam powiedzieć, że tak jakoś już nie wiem, zespoiły się te kolory z nami, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli zamienić je jakoś. By było, serio. Dziwne by było. Czy ktoś z teamu się ze sobą nie dogaduje? Właśnie nie. Wszyscy się dogadują, serio. My, ale to nie jest ciśnięcie kitów, naprawdę. Wy tyfy w ogóle, no. Nikt się nie dogaduje tutaj. Tak naprawdę. Serio. Tak to wygląda, to jest wszystko ustawione. Nie no dobra kochani, wszyscy się serio dogadują i to nie jest tak, że tylko tak sobie mówimy, tylko faktycznie jest tak, że fajnie się dogadujemy, jest naprawdę przyjemnie, co nie? Czemu jest taki rozkład pokoju i dlaczego ma najmniejszy? No ja mieszkałam w tym pokoju od samego początku i był różowy i tak dalej, więc już go zostawiłam, miałam tam wszystkie swoje rzeczy. Poza tym mój pokój jest bez kibla, więc w sumie nie jest aż taki fajny, jak się wydaje. Powiem wam, że czasami w nocy, jak mi się chce siku, to jest po prostu taka udręka. Co ja mam powiedzieć, dlaczego mam najmniejszy pokój? No ja mam pokój z Monią, my mamy 2 pokoje w jednym, ale za to mamy największą łazienkę. No i mamy, kochani! Wannę, prysznic, salon do masażu, 2 lustra, 2 umywalki, tak to właśnie wygląda. Garderob! My mieszkamy w małym domu, ale dlatego, że sami sobie zażyczyliśmy w sumie pokoje w małym domu, bo chcieliśmy generalnie, mieć osobną kuchnię. Generalnie, jak tam byliśmy na spotkaniach dogadujących, nasz udział w
Team X, to nawet powiedzieliśmy, że dla nas lepiej, tak, jakbyśmy nas lepiej, mieli no. te pokoje w małym domu, bo po pierwsze one są większe, w sensie mają jeszcze dodatkowy salon, nie? Miałem wybór między strychem a małym domem, ale w małym domu jest więcej miejsca, ja bardzo lubię dużo miejsca, gdyż jestem dużym człowiekiem i po prostu tam mi się podobało, no. No dobra, no słuchajcie. To wszystko na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrypcję na kanale moim, na kanale Teamu X. Dziękujemy bardzo Wam za oglądanie. Buziaki. Pa! 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 Pa